Jak szczęśliwie, proszę Państwa, nie będziemy mówić w kontekście sportu o polityce, ale z politykami o sporcie, czemu by nie? Mirosławia Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Marek Jakubiak, Kukiz 15, Sławomir Kotapowicz, Nowoczesna. Naprawdę goście się rozentuzjazmowali, kiedy usłyszeli tak o sporcie, to będzie o sporcie, bardzo proszę. Bardzo się cieszę, to pierwszy medal na tej olimpiadzie. Ogromne gratulacje i brawa dla pana Kamila Stocha, naprawdę wielki sukces. Pani poseł. Wspaniały sportowiec. Ja trzymam kciuki za jeszcze drużynowe medale. Bardzo bym chciała, żeby nasi skoczkowie wrócili jeszcze z medalami drużynowymi. Pan poseł Jakub. Po małej skoczni złoty medal Kamila. Naprawdę aż mi przykro było, jak przegrał za pierwszym razem. Wszystkim było przykro. Naprawdę. On nie przegrał, on wygrał. Tak, tak, tak. I to tak prawdę powiedziawszy, pogoda rozdała, a dzisiaj Kamil pięknymi słowami zresztą mówił coś o Bogu, mówił o sobie, mówił o rodzicach. Jak to jest, panie pośle, że jest, powiedzmy, młodym człowiekiem i nie wstydzi się mówić ani o Bogu, ani o rodzicach, tak, ani o Polsce, ani o kolegach? Jak widzę, co niektórym na Twitterze szczególnie przeszkadza to, że Kamil takich słów używał, natomiast on po prostu wierzy w Boga i tego absolutnie się nie wypiera. Natomiast to, że on mówi, że to dzięki Stwórcy on dzisiaj dostał złoty, wygrał i ma złoty medal, to tylko dobrze o nim świadczy, ma własne poglądy. A mówię o tym Stwórcy, na którym oparty jest fundament Unii Europejskiej, te ideały chrześcijańskie. Oni starają się czy o tym w ogóle zapomnieć. Ideę no. Unii Europejskiej. Oni starają się o tym zapomnieć, dlatego mówię specjalnie oni, bo są coraz dalej od własnych korzeni. I tak naprawdę tej Unii to chyba nikt nie poznaje w przeciągu paru lat. To jak to skorelować w takim razie z Adamem Szłapką, który pan poseł list był uprzejmy napisać, żeby jednak Frans Timmermans stał i przestrzegał tego artykułu drugiego traktatów europejskich? Bardzo prosto, pan Adam Szłapka, jak rozumiem, dostrzegł w rządach Prawa i Sprawiedliwości niebezpieczeństwo dla fundamentów Unii Europejskiej. Proszę pamiętać też, że Unia Europejska, ale i Europa, to jest organizm, który cały czas się zmienia. Tak jak my się zmieniamy, to nie jest tak, że dzisiaj wszyscy Polacy czy Europa jest tylko chrześcijańska, jest kontynentem, na którym są różne religie. Ale ona także nigdy nie była tylko chrześcijańska. Także w naszym kraju są ludzie, którzy nie odwołują się tylko do etyki chrześcijańskiej, ale sięgają także do korzeni filozoficznych, do imperatywów kantowskich. W związku z tym nie mówmy o tym, że ci, którzy są chrześcijanami lub nie są chrześcijanami, są gorsi lub lepsi. Nie, jesteśmy różni. Z różnych źródeł filozoficznych, czy to z religii, czy z filozofii, czerpiemy nasze zachowania. Ważne jest to, żebyśmy wszyscy potrafili w jednej zjednoczonej Unii Europejskiej poruszać się w ramach prawa. I jak rozumiem list pana Adama Szłapki, przepraszam za przejęzyczenie, odnosi się właśnie do tych zmian, które proponuje w prawie polskim, w sądownictwie Prawo i Sprawiedliwość. I na tym opiera się ten podstawowy spór, który jest między nami a... Panie sekretarzu, nie odnosi pan wrażenia takiego, że pan poseł Szłapka chciał przebić jeszcze Różę Thun w jej korespondencji, a właściwie w jej słowotoku i mówieniu źle o Polsce? Nie odnosi pan wrażenia, że Frans Timmermans już odpuścił, że Jean-Claude Juncker odpuścił i teraz ni stąd ni zowąd znajduje się młody poseł, który ma ochotę pokazać, jak to jest według niego? Miał pan okazję, panie redaktorze? Miałem, ale wczoraj nie miałem niestety czasu. Już nie zdążyłem, a chciałem bardzo. Namawiałem pana do tego gorąco wcześniej jeszcze. Natomiast ja myślę, że państwo powinniście pamiętać o jednej rzeczy. To znaczy to, że intencją także posłów opozycji nie jest to, żeby szkodzić Polsce, ale my też mamy prawo do patrzenia na interes Polski w inny sposób niż państwo. Ale to jest mniej więcej, jeżeli mogę wejść w słowo, to jest mniej więcej tak, panie sekretarzu, jak z przeszłości, a właściwie z historii naszego państwa. Konrad Mazowiecki też chciał dobrze, tylko wyszło jak wyszło. No, pan premier, jak rozumiem, też chciał, dobrze mówiąc o tym, że w 1968 roku nie było Polski. W tym kontekście, jak rozumiem, robi nam pewien kłopot, bo jeżeli chociażby weźmiemy to, weźmiemy pod uwagę chociażby ustawę Senatu amerykańskiego 447 i w tym kontekście rozpatrzymy chociażby traktat polski podpisany w roku 60, to możemy mieć bardzo poważne kłopoty, żeby podważając istnienie Polski przez ostatnie 45 lat Polski Ludowej, wycofać się czy też wyjaśnić, dlaczego nie należą się obywatelom, byłym obywatelom polskim, obecnie między innymi Stanów Zjednoczonych, reparacje za czas, kiedy Polska te reparacje spłaciła. Pani państwo, którego według premiera Morawieckiego nie było.
Czy jestem już naprawdę znużona opowieściami, że Polska nie jest państwem prawa? Dzisiejsze słowa zresztą premiera Mateusza o ustawie OPN mówią wyraźnie, że szanujemy prawo, czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest w Polsce organ, który stoi na straży prawa i może ocenić, czy coś jest napisane zgodnie z prawem, czy nie, bez względu na to, czy się to państwu podoba, czy się nie podoba. Ja wiem, że gdyby być może byłby inny skład Trybunału Konstytucyjnego, to byście uznali, że on jest wtedy, prawda, prawo jest w Polsce przestrzegane. Kiedy skład wam nie odpowiada, bo nie zostali wybrani sędziowie na zapas, to w tym momencie już wam się coś nie podoba, odwołujecie się do różnych zagranicznych znajomości i listy piszecie. Tym bardziej w tym kontekście cieszy dzisiejsza deklaracja na zakończenie wizyty i obchodów stulecia niepodległości Litwy, deklaracja pani prezydent o wsparciu dla Polski na arenie międzynarodowej. Znaczy, ja bym tutaj chciał się odnieść do tego, bo widzi pan, panu się mylą dwie rzeczy. Czym innym jest być opozycją i czym innym rozmawiać w sprawie Polski w Polsce, a czym innym prosić o pomoc pana Junckera w sytuacji, kiedy tak naprawdę stosunki pomiędzy Polską a Unią Europejską zaczynają się normalizować. I tak myślę sobie, że ten nowoczesny sposób na myślenie to jest nie dopuścić do normalizacji stosunków pomiędzy Unią Europejską a Polską. I to jest kwintesencja zachowania się pana Szłapki. I powiem panu tylko tyle. To jest naganne, nie powiem haniebne, bo to szkoda piany. Natomiast z całą pewnością polityk, który mówi, że Unia jest nasza, to dedukuje dzisiejszą wypowiedź szefa panelu dyskusyjnego, w którym brał udział pan premier Morawiecki i pan prezydent Austrii, w którym pan kierownik panelu, tego, ten prowadzący, powiedział wyraźnie: mówię do przedstawicieli państw Unii Europejskiej. Jeżeli nie będziecie chcieli brać udziału w takich panelach, siedząc koło siebie, Unia się rozpadnie. I to mówi człowiek od nich, prostym językiem, nieskomplikowanym. Unia wewnątrz jest bardziej podzielona, niż nam się to wydaje. Nawet w panelach nie chcą obok siebie siadać. Znaczy, to niech mi pan wyjaśni, jak pan w takim razie rozumie działania posłów, europosłów Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku, w 2012, w 2014 roku. Przypomnę panu, że wtedy właśnie wskazywali między innymi na konieczność podjęcia rezolucji w sprawie Polski, że łamane jest prawo, że w Polsce są nieprawidłowo przeprowadzone wybory. Wówczas, nie, rozumiem, nie mówił pan o tym, że pewne spory powinny być rozstrzygane w Polsce. I pamiętajmy też o tym, że Polska i my też mamy prawo korzystać z instrumentów, które należą także do Polaków. Polacy mogą korzystać z tych instrumentów, które są w Unii Europejskiej, bo mamy do tego prawo. Jeżeli nie będziemy rozumieli, że Unia Europejska jest jednym ciałem, którego mogą także Polacy korzystać, no to będziemy się zamykać w takich dyskusjach, okay. A wy jesteście Polakami. To ja tylko Polakami, też w ramach przypomnienia od razu oddaję głos. A wy nie jesteście patriotami. Skoro wniosek eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, ani w 2010 roku, kiedy chodziło między innymi też o sprawę smoleńską, później nieco o sprawę Radia Maryja i Telewizji Trwam, później 2014 rok, wybory samorządowe. Proszę zauważyć i proszę pamiętać o tym, że żadna rezolucja nie została podjęta. Zgoda, ale pamięta pan o tym, że posłowie, europosłowie, jedno zdanie tylko, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że w Polsce są zagrożone jakieś prawa. I między innymi mówił pan, a jaka jest różnica? Sam to pan ładnie zdefiniował w tej wszyscy chwili. W trójkę, ale, sekundkę. Nie, no, ale pytanie pan skierował. Nie, ale moment, panie pośle. Panie redaktorze, panie pośle, pan ciągle siedzi, ja tu jestem czasami. Pan pozwoli, że i czasami coś powiem. Panie sekretarzu. Ale panie pośle, jeżeli pan rzeczywiście chce przyjąć prym, nie ma najmniejszego problemu. Ale pan sekretarz skończy, wtedy pan. Już skończył dwa razy. Bardziej podobny do pana Klemensa. Tak, to założyli takie same koszule i tutaj. Nowoczesne. Sekretarz kończy. Znaczy ja nowoczesny. No to co, mogę skończyć? Nie, no kończy sekretarz pana powiedzieć. Dziękuję. Wybiliście mnie państwo z rozmowy. Chodzi o to, że panu Szłapce daje takie same prawa, bo Unia ma narzędzia. Otóż Unia Europejska i Parlament Europejski to jest taka organizacja, która za pomocą swoich przedstawicieli faktycznie ma jakiś wpływ na Unię Europejską. Rzecz w tym, że pan Szłapka nie jest członkiem tejże społeczności poselskiej Parlamentu Europejskiego, bowiem on jest posłem z Nowoczesnej z rzędu trzeciego. Natomiast jeżeli chodzi, bo siedzi w... Ale po co takie słowa, że rzędu trzeciego? No, wie pan, no ale nie, nie da mi pan skończyć. Dobrze, że pan się uśmiechnął. Czasami trzeba się uśmiechnąć. No i proszę pana, w Europarlamencie są posłowie, którzy właśnie powinni reprezentować Polskę. Państwa posłanka, pani Schmidt, jest wiceprzewodniczącą jednej z partii, która w Europarlamencie zasiada.
sąsiada, jednej z największej. Więc nie ma żadnego problemu, żeby ona to powiedziała panu, na przykład Junckerowi, a nie pan Słapka pisze list, nie wiedzieć w czyim imieniu. Pomijam to, że próbuje pan obrazić pana Szłapka. Pani poseł, dajmy szansę odpowiedzieć się. Ad vocem do posła Jakubiaka i pani poseł. Jak mówię, najwyraźniej. Mogę? Pewnie, bardzo proszę. Może pan oczywiście obrażać pana posła Szłapkę, przypisując mu, że jest takim czy innym posłem. Jest sekretarzem generalnym Nowoczesnym, ważnym politykiem Nowoczesnej i ma tak samo jak każdy inny obywatel prawo do tego, żeby zabrać głos. A nie wspomnę już o tym, że pani Szmyt, co prawda jest... Ale nie w imieniu milionów Polaków, jest, proszę pana. Co prawda nie jest, we własnym imieniu mówi. Co prawda jest... Albo Nowoczesnej. Jest? Mogę? Już? Zastanówcie jest. Się, kto jest z was sekretarzem. Sławomir Potapowicz kontynuuje. Jest wiceprzewodniczącą Aldy, ale też nie jest posłanką do Europarlamentu, panie pośle, więc o tym warto też pamiętać. A sekretarzem jest pan Adam Szłapka, jestem zastępcą sekretarza generalnego. Zwyczajowo mówi się sekretarz. Pięknie, panie ja dziękuję poseł. Za tą lekcję struktury partii. Była potrzebna panu. Dziękuję za tą lekcję struktury partii.n, co tam się dzieje po zmianach, po przewodniczącej, kto jest sekretarzem i kto kim. Natomiast panie redaktorze, to błyskawiczne przypomnienie, liderem Nowoczesnej jest Katarzyna Lubnauer. Panie redaktorze, chcę powiedzieć i nawiązać do tego, co pan powiedział na początku. No, pan poseł Szłapka chciał zaistnieć i najwyraźniej mu się udało, bo dość dużo czasu mu w tym programie poświęciliśmy. I bardzo dobrze, bo trzeba mówić o ludziach z reguły. Ale sporo o Nowoczesnej, żeśmy się dowiedzieli. Szkoda, że... Proszę państwa, to Forum Bezpieczeństwa, a właściwie Konferencja Doroczna Bezpieczeństwa w Monachium, o której mówimy, to również taki moment, w którym mówi się o ustawie, o reformującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, a konkretnie jest sprawa kwestii polsko-żydowskich. Dziennikarz New York Timesa przywołuje historię swojej rodziny, mówi o tym, że też jest Żydem, że on najprawdopodobniej również będzie skazany za to, co w tej chwili mówi. Czy ta sytuacja polsko-żydowska na linii Polska-Izrael, Izrael-Polska, a może inaczej, dziennikarze polscy, dziennikarze izraelscy, bez współudziału innych dziennikarzy, którzy po pierwsze mają temat, mają o czym mówić, o czym pisać, po drugie pewnie też mają jakiś swój wpływ na kształt tego, jak się mówi, jak się pisze, to jest zupełnie naturalne. Czy dojdzie do jakiegoś kompromisu, do konsensusu, czy nie? Czy ta sprawa będzie wybijana i podbijana teraz w zależności od potrzeby? Chociażby Benjamin Netanyahu ma już zarzuty, czyli premier Izraela. Niewykluczone też, że sam chciał wywołać temat, aby skonfliktować, czy też tym konfliktem przykryć swoje problemy. Prokurator chce te zarzuty przedstawić, a właściwie te zarzuty zostały przedstawione. Społeczeństwo izraelskie domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec pana premiera. Premier mówi, że do końca kadencji on i jego rząd jednak pozostaną. Czy to jest taka gra pod publiczkę i stricte polityka, czy rzeczywiście ktoś nie przyswaja historii, o czym też mówił minister spraw zagranicznych w kontekście Ukrainy? Jak to wygląda? Ja przepraszam za zbyt długie pytanie, mam świadomość, ale chciałbym, żebyście państwo też w miarę dobrze się do tego wątku ustosunkowali. Sytuacja geopolityczna nie służy tej całej sytuacji, bowiem w NATO w tej chwili określamy zagrożenia płynące ze wschodu. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej się wyraźnie opowiadają za wzmocnienie swojej roli, a tymczasem źródłem tego antypolonizmu, bo tak to trzeba nazwać, niestety jest Nowy Jork. I tenże pan, który wystąpił dzisiaj z pytaniem, które zawierało w sobie od razu tezę, dostał od razu brawa, nie wiedzieć czemu. Nikt nie zadał mu pytania, że skoro jego matka przeżyła Holokaust w Polsce, to kto ją uratował? Ja mówię tak, jeżeli będziemy licytowali się na to z Żydami, kto więcej wycierpiał w czasie wojny, donikąd nie dojdziemy. Ja się dziwię, że Żydzi idą w kierunku licytowania się na cierpienia i monopolu na cierpienie żydowskie. Wręcz dziennikarz... nawet się mówi o tym, że nie ma większego cierpienia jak żydowskie. To mnie trochę oburza. Ale to mówią Polacy. Ja się wręcz nawet będę domagał niedługo od IPN-u, żeby w cyfrach określono, ilu Polaków narażało swoje życie dla ratowania Żydów i ilu Polaków zginęło z rąk Żydów. Te dwie cyfry są dla mnie bardzo istotne. Przywołany przeze mnie dziennikarz mówi do Mateusza Morawieckiego, premiera RP, tak. Jaki jest cel, jaki jest przekaz, który chce pan przekazać całemu światu? Bo reakcja jest zupełnie odwrotna i przez to jeszcze większą uwagę jest poświęcona tym straszliwym zbrodniom.
Proszę Państwa, no jeżeli to jest tak, że premier w czterech zdaniach to wszystko streścił, być może zbyt użył takiej kwintesencji tego wszystkiego. Natomiast prawda jest oczywista. No, przez to, że my rozmawiamy w ogóle na ten temat. Kto, czyje były obozy śmierci w Polsce, czy na terenie Polski, to już jest obrażające. No. Pani poseł? Jeśli mogę. Mieliśmy taką sytuację w ostatnich dniach i oczywiście bardzo dobrze. Pani premier Angela Merkel, pani kanclerz mówi, prawda, i uczciwie przyznaje, że w tej całej burzy trzeba powiedzieć, że mamy świadomość, że wiemy niemieckie obozy zagłady. Wydaje się, że wszystko w porządku. Czujemy zadowolenie, że te słowa padły. Ale jeśli zajrzymy do badań, które były w Niemczech prowadzone, to się okazuje, że 50% młodzieży w Niemczech nie ma w ogóle świadomości o istnieniu obozu Auschwitz-Birkenau. 50% Niemców ma uczucie, że byli przekonani, że byli ofiarami w czasie II wojny światowej. I ponad, prawda? 50% wierzy w to, że ich przodkowie pomagali Żydom. Tak, mamy pełne prawo do tego, żeby jednak naszej prawdy historycznej bronić. I rzeczywiście ten konflikt, jeśli będzie się dalej toczył, to moim zdaniem prowadzi do takiej sytuacji, w której też musimy zacząć mówić o pewnych faktach, o których przez lata zapominaliśmy, jak na przykład, albo nie mówiliśmy, jak na przykład bracia Bielscy i wieś na Liboki. No kim byli bracia Bielscy? Bracia Bielscy byli Żydami, partyzantami żydowskimi i brali udział ramię w ramię z Sowietami w eksterminacji tak naprawdę Polaków we wsi na Liboki. No to w takim razie, jeżeli tak będziemy rozmawiać, to trzeba również takie fakty przypominać, bo nam zależy, żeby mówić o prawdzie. Co ciekawe, IPN prowadzi, zdaje się, od 2010 roku śledztwo w sprawie tej historii w Nalibokach, ale jakby bada tylko rolę właśnie Sowietów w tej sprawie, a już partyzantki żydowskiej na razie nie. No pytanie dlaczego? Pani poseł, ale ma pani świadomość również i taką z całą pewnością, że jako współautorka, czy też osoba, która zagłosowała za tą ustawą, pan poseł również, że i tak nie jesteście do końca szczerzy, z naszymi widzami. Dlaczego? Bo gdybyśmy chcieli rzeczywiście mówić prawdę, to bez ogródek mówilibyśmy naprawdę, jak ta rzeczywistość wyglądała. Co działo się w getcie na przykład? Mówilibyśmy o policji żydowskiej. No trzeba mówić. No. Mówilibyśmy o Rumkowskim na przykład, a my tych nazwisk nie ruszamy. To jest ta hiperpoprawność polityczna. No, tak jak bracia Bielscy. Sławomir Potapowicz. Szanowni Państwo, pytanie, jedno zdanie, jeśli mogę. Pytanie, pamiętacie Państwo film, który fabuła powstała właśnie w oparciu o losy braci Bielskich? Tak. Hollywood, wielka produkcja i wtedy rządy Platformy Obywatelskiej. Ja mam dzisiaj pytanie, co zrobili przedstawiciele rządu i Polski wtedy, żeby walczyć z tym zakłamaniem, które było w tym filmie zaprezentowane? Po prostu. Dodam jeszcze kapral Wojska Polskiego, Bielski. No, ale był też film Enigma, który całkowicie wykrzywiał rzeczywistość. Oczywiście. I był odmienny od tego, co było w rzeczywistości. Natomiast. No ale była, przepraszam, i już oddaję głos, skoro licytujemy się na tytuły filmów. I była też Ida, którą się wszyscy zachwycali. I było też tak, że Żydzi byli pozbawieni swojej państwowości, jak żaden inny naród, byli umieszczeni w gettach, za wysokimi murami, jako jedyny naród, chodzili z opaskami na ręku, z gwiazdą Dawida. I o tym też trzeba mówić i pamiętać. Natomiast niezależnie od tego, jak bardzo będziecie państwo pokrzykiwać tutaj w kraju, pochukiwać na to, jak zła jest opozycja i jak bardzo powinniśmy walczyć ze sformułowaniami, których zresztą nie ma w tej ustawie, którego ja nie chcę przywoływać, żeby go nie multiplikować, to ważne i istotne jest to, jaki będzie obraz Polski na zewnątrz. A dzisiaj na zewnątrz obraz Polski jest znacznie gorszy niż był przed podjęciem tej ustawy. I chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z posłem Kukiz 15, panem Jackiem Wilkiem, nie mogę tego powiedzieć, bo jego już nie ma w państwa klubie, ale jego ocena tejże ustawy, którą państwo przyjęliście, zmieniającej ustawę o IPN, jest słuszna. To znaczy, jeżeli państwo chcecie realizować tę ustawę, to proszę mi pokazać, jakimi instrumentami. I być może jest tak, że poseł Wilk ma rację, mówiąc o tym, że lepiej było wprowadzić zakaz wjazdu dla tych, którzy posługiwali się sformułowaniami, które są obraźliwe dla Polski i Polaków. I dzisiaj ja mogę powtórzyć za tym, co napisał jeden z gości, który za chwileczkę tu będzie na Twitterze, że polski rząd wykonuje ileś czynności, które zamiast wzmacniać
obraz Polski na świecie, osłabiają go, bo państwo mówicie o tym, że pani premier rządu Niemiec, pani kanclerz, przepraszam, przejęzyczenie, pani kanclerz Angela Merkel mówi o tym, że Niemcy są odpowiedzialni, ale nikt, żadne władze niemieckie tego nie negowały, żadne władze nie mówiły o tym. Ale ja powiedziałam też, co myśli że... o tym naród niemiecki. Okay. Zwrócił myśli pan pani, uwagę? I myśli pani, że to w jakikolwiek sposób zmieni od razu ta jedna wypowiedź? Jest pani w błędzie. A pamięta pan historię niemieckiej telewizji pani, publicznej, zobaczy, która również ma na sumieniu fałszowanie historii? Zobaczy pani, że znacznie publicznej więcej, telewizji. Znacznie więcej można zrobić dobrego i uczynić dobrego, powtarzając chociażby słowa wiceministra rządu Prawa i Sprawiedliwości, który mówi o tym, że najważniejszą rzeczą jest edukacja. I tej edukacji powinniśmy się domagać. Domagać poza granicami naszego kraju i być może temu powinniśmy... I albo ta edukacja, proszę państwa, na przestrzeni lat trafiała nie na podatny grunt, albo ta edukacja była niczym innym jak brakiem edukacji. Proszę państwa, kolejni goście czekają. Politykom dziękujemy. Za moment publicyści.